Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. I cóż, dziś w tym oto epizodzie mamy bardzo, ale to bardzo dużo do zrobienia. Przy czym niektóre z tych rzeczy są mniej istotne, inne bardziej istotne. A jednak najistotniejszą jest to, że jesteśmy w przeklętym Farm Azula. Siadamy przy miejscu łaski i pora rozwinąć trochę postać, gdyż nie miałem co robić ze swoim życiem i zobaczcie, ile runów nagromadziłem. Dokładnie farmiąc w tym miejscu, więc tak, dziś wielki dzień, hura, czy coś. Będziemy ulepszać postać znowu. Już po prostu stwierdziłem, że tak, warto się tym zająć. Przy czym z gry powiem, trochę poziomów, jak widać, tutaj już wydałem poza nagraniem, ale stwierdziłem potem, że kurczę, skoro i tak chcę dużo farmić, to lepiej tego nie będę robił, więc tu macie prezentację i dziś szybko podbijemy wiarę do 50, zręczność do 40. A resztę punktów wstępnie, przy czym podkreślam wstępnie, bo później może wszyscy gdzie indziej. Oczywiście mamy dużo resetów. Chciałbym zarzucić do albo witalności, co podbije nam życie niewiele, bo niewiele, ale zawsze trochę. Albo do udźwigu, co da nam trochę więcej swobody, co też jest fajne. Ewentualnie pomiędzy mistycyzmem a inteligencją. Bo bądźmy szczerzy, no wcześniej czy później chciałbym też się pobawić może jakimiś rzeczami, które będą trochę tego wymagać, ale tak. Powiedzmy, że na razie wytrzymałość akceptujemy, no i w ten sposób jesteśmy gotowi. I jeszcze zanim pójdziemy gdzieś dalej bardziej, to chciałbym wam też zaprezentować pewną broń, którą już dokładnie znacie, a która okazała się wspaniałym wsparciem i przy okazji macie trochę też poglądu na to, ile mną. Nazbierałem niespodzianek. A oto i naga kiba. Znacie ją dokładnie, a właśnie zapomniałem sprawdzić tę rzecz. Okej, teraz mogę mieć ją ubraną starczą i nie jestem przeciążony, fajnie. Ale tak, znacie ją dokładnie. Powiem szczerze, była to nieocenionym wsparciem z wielu powodów. Ale jeden z nich to, że kosa się ostatecznie nudziła, więc brałem tak sobie na Gakibę, robiłem tak. Ubrałem taki piękny popiół wojny i w ten sposób mogłem bić dziadów. Więc tak, dokładnie. Aj. Robię tak sobie dla mnie jak ostatnio, ale tak, dokładnie na nich farmiłem ciągle ten ponad milion. I teraz dosłownie będziecie mogli zobaczyć moją ścieżkę, jak to wyglądało cały czas. Bo to, co tutaj teraz robię, jest prawie że identyczne względem tego, co tam się działo wtedy. Więc no. Przy czym tak, naga giba, jak się już nauczyłem, 4 ciosy wymagała i chyba nadal wymaga. Jeśli chodzi o takie, nieważne, jednoręczne czy dwuręczne, z silnym ładowanym tym mniej. Albo dwie aktywacje tego, przy czym muszą trafić właśnie pierwsze dwa. Ewentualnie jeśli chodzi o kosę, wymaga ona 3 uderzeń zwykłych, nieważne, jedno, dwie ręce, albo takiego fajnego triku, że jeden silny ładowany i drugi atak dowolny. Stosowałem to zazwyczaj na tej dwójce, ale no, tym razem się nie udało i tak się tutaj chodzi, walczy. 10 tysięcy za jeden kurs. Nic dodać, nic ująć. Po prostu. W ten oto sposób dorobimy się mojej fortuny. No właśnie wydaliśmy, bo stwierdziłem, że czemu nie. Czekają mnie teraz bardzo ciężkie rzeczy z tego, co mi wiadomo, to czemu miałbym się torturować? No i tak, na kekiba. Kolejna broń, którą mam i której będę chyba używał raz na jakiś czas. Pomijając też to, że takie, jakby to najłatwiej określić. Jest ona, no, konkurencją dla tamtej, tej, no jak to się nazywało. Jest konkurencją dla tej broni, no. Brakuje jak nagle, tak nagle. No dla tej naginaty czy jakoś tak. No ale mniejsza, mniejsza. W tym momencie mamy 18 siły bazowo, więc nawet jeśli zmniejszymy w ten sposób obrażenia kosy, tutaj 100, a tutaj było 105, o 5 punktów. Nie musimy tego nosić, dopóki nie będę chciał się bawić innymi rzeczami. Tak samo kosa ma teraz 100. 98, więc tutaj widzicie, za 5 punktów mamy 8, trochę lepiej. Ale tak, nie sprawdziłem na dziedzictwie palców, ale tak. Już się trochę plączę, no. A jednak, to w dowolnym momencie też możemy zdjąć, żeby ubrać inne rzeczy i chociaż zmniejszy to trochę statystyki i obrażenia, to jestem skłonny to zrobić, bo czemu nie. Po to, żeby właśnie mieć miejsce na jakieś takie, jakby to najłatwiej określić, może nie tyle ciekawsze, co przydatniejsze
rzeczy pod innymi względami, jak na przykład to, żeby się delikatnie leczyć pomiędzy pojedynkami, czy chociażby żółwia, żeby mieć szybszą regenerację energii. I chociażby to, żeby być wytrzymalszym pod każdym względem, więc tak, póki co się przerzucimy na coś takiego. I dziś, jakże wspaniale, wyruszamy do Kelit, które, jeśli mam być szczery, trochę ponadganiałem poza nagraniem. Głównie aktywowałem może dwa, góra trzy miejsca łaski i uparowałem jednego chrząszcza, którego, jak go tutaj określić, gdzieś pominąłem milion razy. I dałem też właśnie to zrozumienie, że jest parę rzeczy, które musimy nadrobić, czy tego chcemy, czy nie. Zaraz też pokażę ten popiół za tego chrząszcza. Tylko czy teraz w dobre miejsce się teleportowałem, czy nie. Zaraz sprawdzimy, ale tak, popiół to jest taki. Pięść kradzieży życia. Działa trochę jak mroczna dłoń w Dark Souls 1 bądź 3, przy czym w 3 ona była podobniejsza w działaniu do tego. W 1 natomiast ona działała tak, że po prostu... jak to się nazywa? Jak to się nazywa? No, kradła człowieczeństwo z graczy bądź peców. No i tak, nadganiając tutaj zauważyłem, że nie pokonaliśmy czegoś takiego. I można powiedzieć, że to jest część dzisiejszego planu dnia. Polowanie na smoki. Przy czym widzę, że nawet z takimi statystykami bije on całkiem dużo. No i trzeba na niego jeszcze podwójnie uważać, bo ten jest przepełniony zgnilizną. I tak. Wiem, że wyzwaniem jakimś olbrzymim on nie będzie. Prawdopodobnie. O cholera. Zaczyna się. Jego najgorszy atak. A nie, dobra, to nie jest ten najgorszy. Trochę mi się to myli, ale tak. Ogólnie z tym smokiem już walczyłem. Nie wiem, jaką daje nagrodę, bo najprościej w świecie. Jeśli mam być i z wami, i ze sobą szczery, to rzadko kiedy zaglądam tam do tych. Do smoczej komunii. O, i teraz wypluł najgorszy atak. Tak, najgorszy atak. Sam smok naprawdę nie jest teraz problemem wielkim dla mnie, ale ten atak zawsze będzie mnie tak. Chwytał, dobijał i no, tak by dokończył, bo jest naprawdę wredny. Jednak, co by mówić, nie mówić, chcę go pokonać, chcę nadrobić te wszystkie zaległości, więc musimy się z tym zmierzyć. No, więc tak, niestety musiałem znowu zrobić krótkie cięcie, o czym wolę was poinformować, żebyście nie dziwili się, że są takie przeskoki. No i tak, jak widać, smok ten jest, jak mówiłem, nie jest sam w sobie trudny, ale jest irytujący. Tym razem spróbujemy go pokonać trochę inną metodą. Widzicie, Nagakibę wyciągłem specjalnie na tę okazję. I tak. Chciałbym spróbować zrobić coś, co jest tak, można powiedzieć, podstawą taktyki pozbywania się jakichś takich większych wrogów przy użyciu Nagakiby. I tego popiołu, który mam. Gdyby tylko mi chciał się aktywować, dobrze, ale niestety nie chcę, bo nie chcę. I też nie wiem, czemu z Eldenem ostatnio jest delikatny jeden problem. Czasami po prostu przyciski mi się blokują, tak jakby. Nie mogę używać jakiegoś przycisku, dopóki nie użyję innego. Więc tak. Okej, już po mnie pewnie. Jednak nie. Dobra. Jednak po mnie. No, więc widzicie. Przypominam sobie o nim, chciałem go pokonać, ale będzie ciężko. To jest wredne dziadostwo. I w ostateczności w sumie mam tylko jeden pomysł, który mógłbym zrealizować. Jeszcze tak, żeby nie męczyć całego odcinka przy nim. W szczególności, że no, nie ukrywajmy, to nie jest jedyny smok, bo jeszcze znalazłem jednego. Póki co zamiast tego bym wziął... Tak, udoskonalony piorun. I wrócimy po prostu do klasyki, kiedy to jeszcze ze zwykłą pieczęcią się nie mylę palców. Może to była zabójcy smoków? Nie, to była palców na pewno. Zabójcy... Powiedzmy taki zabójcy smoków, zabójcy bogów, co najwyżej. Zanim ją odnalazłem, trochę czasu minęło. A, no tak, klasyka. Jedyne tylko, co jeszcze warto by było zrobić, to wypić tutaj, ewentualnie ubrać skorpiona. Tam, nie pamiętam, czy tutaj też się nazywa skorpionem, czy to skorpiony były w Dark Soulsach, ale tak, wiadomo o co chodzi. Żeby ewentualnie wzmocnić jak najbardziej skuteczność.
No, więc tak trochę klasyka. Pierwszy nasz sukces przeciwko smokom też był w ten sposób, na koniu. Używając chyba tej błyskawicy, więc tak. Okej, teraz będzie robił tutaj ten smród, którego właśnie chciał uniknąć. Niestety ma on olbrzymi zasięg, jak sobie widzicie. I to jest najgorszy element tego smoka. Można być dobrze przygotowanym, ale ten jeden smród potrafi zepsuć wszystko. I tak, wiem, że mógłbym tu swoim klonem ułatwić niby sobie robotę, ale nie chcę. Chcę, żeby to starcie było czysto ja kontra ten smok. I prawdopodobnie przegram jeszcze z kilka razy przez tą moją, nie wiem, czy nazwę to dumą, czy coś innego, ale... Ale tak, chcę w ten sposób wygrać, więc tak też wygramy. No i muszę też się nauczyć nie zużywać od razu całej energii na cenie zaklęć. Muszę mieć zawsze ten chociaż odrobinkę na to, żeby uniknąć. No ale cóż, tego się wcześniej czy później nauczę na pewno. Znowu. Okej, to jest po prostu podmuch. Straciłem konia niestety. Jestem zgniły. Ale tak, ja się nie poddam, ja chcę tutaj może już nawet skończyć bitwę. Bo może się nam jakimś tym to uda. Okej, jednak nie. Zrobił ten atak, więc pewnie się nie uda. Chociaż nie, okej, wyjątkowo się udało. Noż! Będzie śmierć. Jestem tego pewien. Bo oczywiście mi się przewrócił, a potem żadnym unikiem się tego już nie ucieknie. Niektóre rzeczy naprawdę w tym Elden Ringu mnie delikatnie irytują. Niestety. Tak. Ja się tu cieszyłem. Że pokonamy sobie smoka, którego pominąłem dawno, czym pominąłem w sumie prawidłowo, jeśli chyba mówi. Ale nie, gra musiała zrobić swoje i znowu mnie upokorzyć. Pokazując, że nie umiem. A nie ukrywajmy. Początek Kelid jest na dużo wcześniejszy etap niż ten, na którym jesteśmy teraz. A to nawet nie są te smocze kruchany, do których później będziemy jeszcze się też udawać. Więc tak, no to jest naprawdę godne pożałowania, że takiego smoka nie umiem pokonać, chociaż... Bardzo możliwe też, że ten jeden jest właśnie jednym z takich trudniejszych. Albo, że ogólnie... Tak... Miało być, że on będzie takim mocno irytującym. Okej, pluję pod siebie, więc uciekajmy, bo to jest taka właśnie mgła, której nie lubię. Dobra. Okej, teraz jest ten centralny promień. Udało się go uniknąć, na szczęście. Tak, teraz krzyczy, zostawiając trochę tego, na szczęście tylko. I teraz tak, możemy w głowę, bo widać, że w głowę dostaje znacznie więcej. Około 1200 zamiast właśnie 800, więc 400, 50%, na ciebie mówiąc. I tak, leci, więc ja robię tak. Ładujemy błyskawice, rzucamy, nawet nie wiem po co ładowana. Skoro można równie dobrze szybko. Proszę bardzo, co to się stało? Czemu tak się stało? To było aż dziwne. No cóż. Albo to buga, albo nie wiem co się stanęło. Ale widać, że tym razem z włócznią błyskawic chyba w końcu zwyciężymy. Hura. Więc tak, pokonano wielkiego wroga. Jej, dostaniemy zaraz smoczu serca. Ja. I nowa smoczy moc jest dostępna. Pięknie. Świetnie. Załatwione. I teraz tak, tutaj chyba też była jedna wieża, która wymagowała tej całej erudycji. Zaraz się tym zajmiemy też. Ale zanim to, tutaj mamy kolejnego smoka. Którego też chciałbym pokonać. I natomiast jeśli chodzi o tego, to niestety nie powiem, jaki tu będzie żywioł, czego się spodziewać, ani nic z tego typu, bo totalnie nie mam pojęcia. Okej.
Czyli tutaj mamy ognistą bestię, taką dosyć typową. Okej. Okej. Szczerze, chyba nawet wolę taką ognistą niż zgniliznę. I tak, ja nie będę zmieniał ogólnie mówiąc strategii. Co najwyżej mogę zmienić zaklęcie. Tylko, że tutaj chyba obszar jest trochę przychylniejszy na używanie tamtego niż w tamtym przypadku. Nie, dobra. Nie ma co się ośmieszać i męczyć przez to, że tamtym nie umiem trafiać. Okej, szybko, w takim razie łyk. I tak, wiem, że powinienem używać rodzynek w takich sytuacjach, ale szybciej mi po prostu sięgnąć po butelkę. I tak. Pięknie. Teraz trzeba uniknąć. Dobrze. Pięknie. I nie wiem, czy mnie się tylko wydaje się, czy tego pokonamy dużo łatwiej. Okej. Okej, dobra. Otrzymałem obrażenia i ja i koń, więc teraz butelka, nawet dwie, bo czemu nie? I dobra. Prosto w twarz, okej. Nie chcę zapeszać ani nic, ale no, wydaje mi się, że tutaj byłem już bardziej przygotowany na starcie z nim. Albo dziwo, mam większą odporność po prostu na... jak to się nazywa? Na ogień niż miałem na ten jakikolwiek żywioł reprezentuje zgniliznę. Albo to był fart, czy coś, nie wiem. No i kolejne serce smoka. I coś więcej? Nie, tym razem chyba nie, więc... No ten smok nie skrywał ze sobą żadnej tajemnicy związanej z nową mocą. Wow. Spodziewam się czegoś więcej. A tym bardziej z tego, że tutaj to jest przed tym sanktuarium bestii. W tych całych regionach kurhanów smoczych, czy jak to się nazywa. Naprawdę trudniejszym miejscu, przynajmniej z tego co ja to rozumiem. A jednak nie. Jednak to było łatwiej. No ale dobra. W takim wypadku idziemy jeszcze teraz tu, pieszara w smoczych kurhanach, gdyż znalazłem tą jaskinię jakiś czas temu, nawet ją oznaczyłem, a zapomniałem o niej. I tak, zobaczymy ją, po czym nie wiem co dalej będziemy robić i jak będziemy robić. Bo jedno co mi pozostaje w głowie to tak dwie sprawy. Jedna to możemy iść dalej szukać maleni i zwiedzać drzewo. To będzie trudne, bo drzewo jest ogólnie strasznie wredne. Darmowe runy, jak miło. A druga rzecz... O cholera, tylko nie misiek. Druga rzecz za to, którą też przypomniałem sobie tak teraz. To, że w sumie... Chociaż sobie przypomniałem sobie, że się dowiedziałem właśnie niedawno. Że... przeklętym Farm Azula, czy jak się to miejsce nazywa, ale chyba Farm Azula właśnie. Można odnaleźć... jak to jest określić... Ostatni element do tego, by móc mieć nieskończone zapasy kamyków. Oczywiście poza tymi najlepszymi, bo no, nie okłamujmy się. Żadnych chyba z gier From Software nigdy nie było tak, że można mieć wszystkie bronie na maksa, więc no... Dowiedziałem się tego, bo... Najprościej w świecie prosiłem o to, żeby mi to zdradzili, co niektórzy. Chciałem to wiedzieć po części po to, żeby po prostu móc się z tym liczyć, gdzie to znaleźć, da się to znaleźć, bo już tyle słyszałem o tym, że ponoć da się, że no chciałem wiedzieć jak i gdzie. No i dowiedziałem się, że gdzieś tam właśnie, więc tak. Albo możemy iść tam dziś szukać tego wszystkiego, gdzie, jak, kiedy, po co, to nie wiem. Albo możemy wrócić właśnie do drzewa i upewnić się, że w ten sposób nie zablokujemy się, jakby to najłatwiej określić, na zakończeniu trzech palców. Chyba tak to się to najłatwiej nazwać.
Bo no naprawdę nie wiem, ile bossów mi zostało. Czy tam jest zakończenie, czy zakończenie będzie gdzie indziej. Nie wiem. Wolę być po prostu gotowy na to, żeby w dowolnym momencie móc pójść. Usunąć te trzy palce. W szczególności, że podejrzewam, zgodnie z tym, co wiem o sposobie usunięcia trzech palców, że może to być już właśnie naprawdę tam olbrzym mógł być przedostatnim bossem. Bo słyszałem, że po pokonaniu jednego z ostatnich, czy przedostatniego, nie pamiętam, kto tam mi mówiono, a nie będę teraz sobie przypominał, bo po prostu mi się nie chce. Ale jeśli chodzi właśnie o bossów, to jak to tam oni określili sami, będziemy wyteleportowani gdzieś i jeśli się wteleportujemy z powrotem, posiadając właśnie to coś, co się dostaje po pokonaniu Malenii, jeśli się w odpowiedni sposób zakończy wątek Milcenty, to będziemy mogli tam wrócić i tam sobie usunąć trzy palce. Więc tak. Mniej więcej coś takiego to było i no. A nie wiem, co więcej o tym powiedzieć. Jak dla mnie ten olbrzym pasuje i to nawet bardzo. A nie, dobra, ta wieża jest zamknięta, ale w jakiś sposób nawet nie wiem jak. Naprawdę. Chyba rozwalony są podpowiedź. Myślałem na pewno, że tutaj erudycja pomoże. Ale nie, chyba trzeba coś innego wykombinować. A na to najprościej w świecie. Nie mam czasu. No mam czas jeszcze na jedną rzecz, której sobie teraz przypomniałem też tak bardzo szybko. I tak lepiej, żebyście po prostu o tym też wiedzieli, żebyście byli, jakby na chwilę nazwać, nie wiem, czy gotowi, czy coś. Nie, nawet nie wiem, jakieś głupoty gadam. To takie totalne. Tam jest jakaś znajdźka? Czy mnie się wydaje się? Ja, jest znajdźka. Jest znajdźka, fajnie. Słyszałem, tak nawet to będziemy chyba określić, o jednej rzeczy. Bardzo interesującej, przynajmniej z mojej perspektywy. A otóż, iż konkretnie jest ponoć nocna kawaleria kolejna, którą bardzo warto pokonać. Gdyż nagroda, którą oferuję, jest przynajmniej dla mnie bardzo ponoć dobra, więc cokolwiek to jest, pora odpocząć do zmroku. Nie anuluj do zmroku. Jak będzie zmrok, to tam pojedziemy, poszukamy tej nocnej kawalerii, bo mniej więcej właśnie tam ponoć gdzieś jest. Mam nadzieję, że oczywiście mnie nie oszukano, bo jeśli oszukano, to trochę się załamie. Ale tak, i popiół, który ona oferuje, ponoć będzie bardzo przydatny, patrząc na to, jak nie umiem grać. I dosłownie wprost tak mi powiedziano, że będzie przydatny, patrząc na to, jak nie umiem grać, więc no. Można byłoby to przyjąć jako belgę, ale dla mnie to jest raczej takie, słuchaj, no przydać się to, bo wiadomo, że nie jesteś jakiś najlepszy. Więc no, idziemy i gdzieś tutaj to powinno być chyba? Mam taką nadzieję, bo jeśli nie, to musiałem albo źle zapamiętać, albo nie wiem gdzie. Nie wiem jak. No ale tak, pójdę się tym przejmuj. My... To jest. Co jest? Przepraszam bardzo, co tu się dzieje? Czemu tu się dzieje? Bo ja... Jeśli mam być jeszcze dodatkowo szczery, to totalnie nie rozumiem, co tu się stanęło. O tym mnie nikt nie informował, żeby nie było. Całe szczęście moja kosa jest wystarczająco mocna, żeby się ich pozbyć. Ale tak, jeszcze gdzieś tutaj drugi powinien być? Dobra, jest. To jest ten... gorszego typu, że tak go nazwę. Bardziej z nimi nie umiem walczyć. I zwiększa szansę też, że on mnie pokona. Oczywiście nie oznacza to nic poza tym, że będę musiał być ostrożniejszy
bardziej unikać. I polegać może na włóczni błyskawic bardziej niż na kosie. Ale tak. Jeśli ktoś wie, co tu się stało, to proszę wyjaśnienie, bo no najprościej w świecie to jest dziwne. Nawet jak na standardy From Software, żeby nagle tak pochłaniało nas do wielkiej pustki czerni, gdzie dwóch zwykłych przeciwników tutaj podniesionych do rangi bossa albo minibossa, ciężko mi określić, czy bardziej zasługuje na rangę bossa czy minibossa, ale nas chciał właśnie tutaj zaatakować w taki sposób. Okej, upadły bliźniak. No, teraz jesteś podwójnie upadły, bo już upadłeś poza tym, że upadłeś, czy coś, nie wiem, co chciałem. Rollo zabójca menów. Okej. Dzięki, czy coś? A, i teleportuj mnie tu... gdzieś. Jakieś nowe miejsce? Boska wieża wschodniego Altus. Okej. Tylko szybko zobaczymy podczas animacji otwierania drzwi. Pewnie będzie w kolekcji tych specjalnych, tak. Rolla zabójca omenów. Duch Rolla, znanego jako pierwszy zabójca omenów, niegdyś był sławnym perfumiarzem, okej. Tworzy mikstury, dzięki której pozbył się emocji, a to pozwoliło mu wykonywać jego koszmarną pracę, polowanie na omeny. I mamy wieżę, do której możemy jechać, więc prawdopodobnie będzie to wieża związana z jednym z ostatnich naszych runów, który jeszcze jest nieaktywny. Czyli run Morgota. Tak, wschodniego Altus. O, fajnie, tylko nadal to, co mnie tutaj spotkało, było takie... no, dziwne. Tak chyba najłatwiej naprawdę to będzie określić. Okej, i teraz tutaj. Są drogą ciekawe, że to jest strasznie tak pełno mgły i wszystkiego, chociaż... dobra, skoro drzewo płonie, co? To nawet się nie dziwię. Tylko taką bardzo, tylko... nie spodziewam się, że aż taki będzie miał tu wpływ na świat. No dobra, mniejsza. Mniejsza. Więc bierzemy kolejną runę. Wielki run Morgota, hura. Aktywujemy i... proszę, gro, powiedz mi, że tym razem jest to coś lepszego niż Godric. No tak, Rykard, praca punktu życia po pokonaniu wrogów, no fajne, ale jednak... nie. No i przy okazji też zobaczycie tutaj wszystkie opisy, bo pokażę, czym mnie. Potem tak, Radan, wiadomo, może to być dobre, szczerze, nawet lepsze niż to, ale jakoś tak tego nie czuję. Potem Morgoth. Znacząco zwiększa maksymalną liczbę punktów życia. Okej, to znacząco może być zachęcające. Nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało, ale może to być dobre. No i na koniec jeszcze właśnie to, a to nawet nie jest do tego, żeby używać, tylko to jest run, który pozwala nam się restować, więc tak. I jak jeszcze przy tym jesteśmy szybko, to żeby nie stracić tych runów, wrzucę ponownie do wytrzymałości, bo czemu nie. Jako takie, powiedzmy, bezpieczne miejsce. I nawet wezmę run Morgota na testy. No tak, 1450 po aktywacji, ile będziemy mieć? 1812. Powiem tyle, no nadal nie wiem, czy Godric nie byłby lepszy, ale jak już aktywowałem, to sobie ponosimy. Pocieszmy się z tego, że mamy trochę więcej życia. Dzięki Morgotowi. I tak, jesteśmy tu, fajnie. W sumie mam teorię, czy przypadkiem nie skręciłem właśnie błędnie i może nie polazłem tutaj samemu? Bo może w rzeczywistości to była taka, że to dosłownie był most, na który sam wlazłem, a powinienem iść gdzie indziej. Może tak było, może nie tak, że mnie to zaskoczyło nagle, tylko dosłownie ten most taki tu był, normalny. O. Nawet nie wiem. Nawet nie wiem, to jest najsmutniejsze. Gram tyle w tego Elden Ringa,
Mało co wiem i mało co pamiętam. No ale jak tak teraz patrzę, to... Tak, wydaje się, jakby tak to było nawet. A tak, bo tu jest też ten jeden taki... Pochodnią, który ostatnio tam nagle był martwy. W tej ciemności. Bardzo możliwe. Po prostu właśnie źle skręciłem przy coś. Super, kamyczek czwórka i miecz dla przysiężonego. Nic, co byłoby mi potrzebne. Jak teraz schodzimy z tej windy i jeśli jest tu jakieś inne przejście, to chyba naprawdę tam wtedy źle skręciłem. Jest inne, dobrze. I potencjalnie widzę naszą nocną kawalerię. Ten trzeba będzie pokonać. Żeby dostać ten popiół, jakikolwiek on by był, nie był. Nie, to nie jest nocna kawaleria, to jest zwykły przeciwnik. No cóż. Nie będę narzekał. I tak go pokonamy, bo czemu by nie? Bo nie kojarzę, żebym wcześniej z nim walczył, więc... Gin. 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 No, gin. Dawaj nagrodę jakąś. Nie ma nagrody jakiejś. Okej. To jest taki z wielkim łukiem. Więc dobrze. Jeśli tu był gdzieś ten nocny kawalerii, to chyba pomyliłem totalnie miejsce, więc takie... Nie będę was tu więcej męczył tym czymś, bo już tak pół godziny nagrania. I zamiast tego, żebyście się cieszyli, że cokolwiek zrobiłem, miasto świętego drzewa. I tak, spróbujemy trochę zwiedzić jeszcze tego, zanim... Realnie się poddam przez, no nie wiem, przez Rage'a czy coś. I tak, katanę zostawię na wszelki wielki, tam na boku. Ale w głównej mierze będę chciał korzystać dzisiaj z kosy. Bo czemu by nie, po prostu jest to moja najpotężniejsza broń, najlepsza i ogólnie naj. Teraz tak, pamiętam to, co się tam ostatnio działo, więc czekam na czerwonowłosego. I pojawił się zawsze znikąd. Chyba, że teraz w jakichś tajemniczych okolicznościach on się nie pojawi. Okej, grzbolć jeden spadł, to akurat już tradycja. I mam być szczery. I... Myślałem, że może tutaj będzie. Ale tutaj też go nie ma. Też dobra, chyba go widzę. Chyba go widzę. Więc tak, chyba wiem, skąd się tu brał. Mniej potencjalnie. Tak, tak, tak. I akurat przeciwko niemu wydaje mi się, że będziemy potrzebować szybszej broni, więc tak. O ile tam doskoczę. Więc idziemy w ten sposób. Nie, dobra. Nie potrzebujemy szybszej broni, potrzebujemy przeżyć. Obiję nam za połowę mojego paska życia. Więc dobra. Albo to symbolizuje... całą siłę tego miejsca, albo on po prostu jest taki potężny. Nawet nie jestem pewien, czy czegoś pilnował, czy nie, ale... Dobra. Skoro to mamy już pewne, że on tam jest, jeszcze jest tak ciężko go pokonać. I run Morgoth nam się wyłączył, to... Pójdziemy tak, jak i stoimy. Narzucę ponownie wzmocnienie i... Na wszelki wielki, żeby mieć po prostu możliwość szybkiej reakcji, to zostawiam sobie katanę póki co. I no.
Maksymalne kamienie też z tego co wiem, to są ósemki. Więc katana już jest prawie maksymalna, jeśli chodzi o swoją skuteczność. To jest na 27, czyli już siódemki tutaj zużyłem, co ciekawe. Okej, okay, no już spadł, oczywiście. Więc tak, musimy się go pozbyć. Okej. Okay. To nie będzie proste. Nie, zdążymy się zablokować, dobra. Dobra. Wniosek następujący. Jeśli chcę przejść to drzewo, muszę nauczyć się walczyć z tymi czerwonymi. Smutny wniosek, ale tak... chyba innej opcji nie ma. A to oznacza, że muszę spróbować jeszcze innej broni. Chyba ostatni z tych takich, które mam teraz dostępne. Chyba siły za mało, no tak. Nie jestem, powiedzmy, skłonny teraz zmienić talizman, bo mam tutaj najbardziej defensywne i takie wspierające mnie, żebym miał jak najszybsze działanie, że nie. Po prostu nawet nie czuję miejsca na to, żeby móc ubrać ten na siłę. Teraz. I okej, teraz on tutaj spadnie zaraz. Jestem tego pewien. Teraz zrobię ostatnie, co mi w sumie zostało. Czarny ogień. Bo już dosłownie, no, nic innego przeciwko niemu nie mogę użyć. Ale tak, jeśli jeszcze mamy walczyć, to wolę walczyć na przyjemniejszym terenie. Okej. Okej. Okej, nie. 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 To się mija z celem. Po prostu nie umiem z nimi walczyć. Więc tak... Po prostu nie mogę się mu pokazać. Jeśli chcę móc przejść tutaj spokojnie. Chyba że on i tak będzie wiedział o mojej obecności. Jak narobi kłopotów. Ale no, jeśli trzeba, to nawet jestem skłonny tutaj iść w taki sposób. Byleby tylko starać się go ominąć. Jak to będzie zaraz kolejny grzyb, który będzie chciał mnie wypchać? Tak, unik. I proszę, piękny taniec z mieczykiem. Czy tak, profesjonalnie mówiąc, podwójne cięcie, bo tak się nazywa ten popiół wojny. I proszę, pięknie, pięknie poszło. No i nawet go nie sprowokowaliśmy, więc sukces! Okej, to jest normalny, tylko że z toporem, więc to jest ten taki też... powiedzmy w teorii groźniejszy znacznie. Ale nadal nie jest aż taki groźny jak ten czerwony. O, i właśnie teraz przy okazji chciałem właśnie użyć tego przeciwko niemu przed chwilą, zanim zrobiłem unik, ale nie mogłem. I to jest właśnie to, o czym mówię. Właśnie przyciski blokują w nieznanych powodach, w losowych momentach i... No i nie mogę nic z tym zrobić. Okej, okay, zaatakował, więc może... Gdybym miał ten czerwony ten płomień, to może bym zdążył go rozkrwawić, zanim on coś zrobi. Ja chyba będę musiał nosić tej częściej Blood Flame'a niż elektrykę. Będę walczył. Bo w ten sposób, wiecie, podwójne krwawienie, szansą to, że przerwę im działanie, zanim oni jeszcze się na mnie rzucą. Dobra. Dobra. Teraz mogę albo tutaj iść normalnie, albo spróbować skoczyć. Oczywiście, że jestem wariatem, więc spróbuję skoczyć. I się zgubić. O nie. To chyba tyle z mojego gubienia się w tym kierunku. Pora iść gdzieś wyżej, chociaż nie wiem, czy to dobra strona. Powinienem chyba iść prędzej niżej. Ale tak, widziałem czerwonego. A ja nie lubię czerwonych. I dopóki naprawdę się nie nauczę z nimi walczyć, to nie mam zamiaru ich spotykać. Ale już może jest sposób, jak się uodpornić na nich, jeśli po prostu biorę cięższą zbroję. Oj, tak, będzie rzeź. A złapię w dwie ręce, żeby
trochę przyspieszyć animację. I tak, wiem, że nie muszę tego marnować coś, ale no, chcę się też trochę pobawić. O, ten jeszcze przeżył. To jest zaskakujące. Wydawało mi się, że był martwy już. Ale tak, 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 i widzicie, jak to jest przyjemne. Dopóki mnie nie ugryzą. Okej, te grzyby w takim wypadku są tym samym, co te wszystkie trupki, takie, które gryzły w różnych innych miejscach. Co w sumie już podejrzewam wcześniej, jeśli chodziło o ich zachowania trochę, ale tak, teraz mi to potwierdziło przynajmniej, więc możemy być już pewni. No i tak, z moim płomiennym ostrzem krwawym, czy co to tam jest, idziemy. I to jest po prostu eoński, czyli eońskie motyle. Motyle, które, jeśli się nie mylę, chyba symbolizują samo w sobie malenie, więc potwierdza to tylko to, co wiele osób mówi, że tutaj może być malenia. I okej. Da się jakoś tam wejść? A to? Nie, chyba nie. Więc dobra. Jedyne co mogę zrobić, to tutaj się wrócić. To jest tak na skróty tutaj, bo tu przed chwilą byłem. I czy tutaj jakoś da się zeskoczyć jeszcze niżej? Chyba nie. Więc te. Teraz w dół po raz kolejny, szukając jakiegoś miejsca łaski. I żeby nie było, jak tylko zginę, albo znajdziemy miejsce łaski, to ja kończymy epizoda. Póki co, kwiatki. Rozumiem, kwiatki. Czy po prostu kolejne miejsce, które, jak widzicie, nie ma żadnego sensu czy celu chyba. A tego jest po to, żeby irytować graczy. Ale co jeszcze gorsze, to to, że widzę to miejsce. Byliśmy tu przed chwilą. No właśnie, czerwony. Czerwony. No cóż, czyli jednak jeśli się nie nauczymy walczyć z czerwonymi, to nic z przejścia tej lokacji. To oznacza, że chyba będę musiał pomyśleć o tym, żeby brać jakieś cięższe wyposażenie. Prawdopodobnie. Ale jakieś sensowne mamy. I podbić nasze odporności, żeby nie było tutaj 29, a może no... Nie wiem ile. Maksymalnie ile widzę tutaj to 30 coś. Więc to też nie będzie takie proste, chyba że uda się coś? Nie, nadal 30 coś. Chociaż dobra, to jest pierwsza koszula, dopiero jeszcze mam resztę elementów. Tak, zdecydowanie bym musiał coś pomyśleć. I jeszcze super szybko sobie teraz przypomniałem o jednej rzeczy. Zdobyliśmy talizman, którego nawet nie zobaczyłem. Zwiększa równowagę. Okej. Okej, dobra. A propos jeszcze właśnie kozobyków, o których tu było wspominane, to jest najlepsza zbroja, jaką mam. Więc bardzo możliwe, że będę musiał się po prostu właśnie przebrać w kozobyka. Chociaż to nie najładniejsza zbroja, to... Ja. Chyba będzie to moja jedna nadzieja na to, żeby coś zrobić, chociaż... Sama ta zbroja już jest cięższa niż cały mój udźwig. Jeśli pójdziemy w tym ubraniu, to musimy się liczyć z tym, że nie będę mógł robić przewrotów. Całe nasze po prostu możliwości będą oparte na wytrzymałości. To też jest 40 parę procent, co już jest lepsze, ale nie wiem nadal czy wystarczająco, więc dobra, dobra. Nie będę już przedłużał ani więcej gadał, pepleł, zastanawiał się, ja póki co wracam do standardowego ubranka, czy ubioru. Tak, w kolejnym epizodzie, jak się spotkamy, to pewnie już przemyślę co, jak, gdzie, kiedy. Ale tak, póki co, jak mówię, kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało i że jesteście usatysfakcjonowani jakkolwiek z tych wyników. A ja cóż, jak już mówiłem, przemyślę co, jak, gdzie, kiedy. Ewentualnie poćwiczę tym razem walkę z czerwonymi. I na tym kończymy, więc no, trzymajcie się. Hej, hej.